Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Na wstępie zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Dzisiaj witam się z Wami sama, ponieważ Kinia pojechała na paznokcie. Jak wróci, to mam nadzieję, że pokaże nam, jaki kolor zrobiła. I chciałam Wam powiedzieć, że jestem dzisiaj bardzo podekscytowana, ponieważ dzisiaj jest najważniejszy dzień chyba w tym roku dla nas. Tak jak wspominałyśmy wcześniej, jesteśmy na etapie remontu i dzisiaj będzie metamorfoza naszej kuchni. Także zapraszam Was do tego dnia z nami. Zobaczycie, jak ją zaprojektowałyśmy. Opowiemy, czy jesteśmy z tego zadowolone. I oczywiście, jeżeli wszystko będzie super, to polecimy Wam naszą ekipę. Także no zapraszam Was do tego dnia z nami. Ja jestem bardzo podekscytowana, już nie mogę się doczekać. Tak długo czekałyśmy, także no będzie pięknie. Zostańcie z nami, ja za chwilę Wam jeszcze pokażę, jak z drugiej strony to wygląda wszystko. No i oglądajcie! No i uwaga, uwaga, zrzut z drugiej strony. Tak to się prezentuje. O, a tam widać plamę. Właśnie, tam jest plama, ponieważ ja to właśnie myłam na mokro. No bo tak jak tutaj nam powiedział właśnie majster, że można to myć, i powinno to wszystko zniknąć. Przez to wszystko, że miałyśmy taką kuchnię roboczą, ta ściana jednak się pobrudziła. Także wszystko się za chwilę zweryfikuje, czy to w ogóle wyschnie, jak to będzie wyglądało, czy nowa kuchnia zasłoni tą plamę, czy nie, czy będzie potrzebna jakaś poprawka. No zobaczymy, słuchajcie. Na tą chwilę tak to jest mokre, ponieważ ja to właśnie umyłam, namoczyłam. Także samą wodą oczywiście, bez żadnych detergentów. Fabio? Fabio jest zaskoczony, powiedz, co tu się dzieje. Gucci też jest zaskoczony, co tu się dzieje. Jeszcze nic nie ma. Gdzie są Wasze miseczki? Jest lodówka. Mniej więcej tutaj będzie właśnie ta lodóweczka, o której mówiłyśmy. No, są zawory. Podłoga jeszcze raz będzie myta. Pierwsze takie mycie było, wiecie, na szybko. Tutaj też tak się to prezentuje. Nic nie ma jeszcze. Także jestem bardzo ciekawa, jak ten efekt końcowy nam się pokaże, jak to będzie wszystko wyglądało. A tam w tle śmietnik, bo wszystko przeniosłam właśnie. Zaraz będę sprzątać, żeby wygodnie tutaj panowie mogli sobie pracować, żeby nic im nie przeszkadzało. No i co? No to nie przedłużamy. Tak, chciałam Wam pokazać, jak to wygląda teraz. No i pewnie dla Was to będzie sekundka, tak? A dla nas nie wiem, ile dni to zajmie. Mam nadzieję, że szybko będzie ta kuchnia, bo już chcemy gotować. Także patrzcie na chłopaków. Patrzcie tutaj, zapamiętajcie ten widok. I co, ja się żegnam teraz, tak? Zrobimy myk. I podnoszę i o, kuchnia. Ha, ha. Ta-da! No ciekawe, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, zobaczymy. No i jesteśmy. Wczoraj się już do Was nie odezwałyśmy, bo została nas ciemna noc. A miałaś pokazać paznokcie. Miałam pokazać paznokcie. Nie wiem, czy będzie coś widać. Mam takie beżowiutkie, ale naturalne, zawsze takie robię już w sumie od dłuższego czasu, latem może czasami szaleję jest troszkę z kolorkiem, ale ogólnie lubię takie nudziakowe albo fręcze. Nie nagrałyśmy Wam, ponieważ chłopaki wczoraj nie skończyli tej kuchni tak naprawdę do końca, bo było tam parę malutkich rzeczy do kończenia. No i dzisiaj już jest, także zaraz Wam pokażemy. Także chyba się odwracamy z Wami na żywo. Od razu powiem, że jesteśmy mega zadowolone z efektu. Tak, jesteśmy bardzo zadowolone. Chyba pierwszy raz w ogóle. Tutaj, no. No w 100% jesteśmy, powiem Wam, zadowolone. Jak wcześniej nam opowiadali znajomi, że mają ekipy właśnie, z których są zadowoleni w 100%. My do końca w to nie wierzyłyśmy, zwłaszcza na nasze... Bo to nam się nie przytrafiło jeszcze dotychczas. Poprzednie doświadczenia. Oczywiście podamy Wam nazwę, bo jesteśmy zachwycone. Tylko nie zgarnijcie nam, bo jeszcze tutaj nam chłopaki muszą porobić parę rzeczy, także terminy będą na pewno długie. Na kolejne rzeczy musimy czekać niestety prawdopodobnie do wakacji niestety, ale no cóż. No są rozchwytywani, także warto. I chciałam powiedzieć, że z kuchni jesteśmy mega zadowolone, zachwycone. Wyszło wszystko super, zaprojektowałyśmy ją same, ale tutaj właściciel firmy nam pomógł troszkę zmodyfikować pewne rzeczy tak właśnie pod nas, żeby to super pięknie wyglądało. Także co? No pokazujemy chyba, tak? Tak. No i zaraz Wam pokażę już tak z bliska. Ręka mi odpada już. Także ja przejmuję kamerę, Kinia opowiada. Zobaczcie. No jest zmiana. Jest mega zmiana. Nie oszukujmy się. Tutaj była lodówka, tak jak... Znaczy tu mam ja... Była już, jak pokazałaś ostatnio. Aha, pokazywałam, tak. Wczoraj rano, jak pokazywałaś, to było... lodówkę już przeniosłyśmy. No to zaczynamy od lodówki tutaj może, nie? No lodówka miała być wstępnie w tym miejscu i w tym miejscu jest. No mogłaby być jednak ta ze smega różowa, by myślę, fajnie przełamała tutaj.
Mhm. Także jakby się znalazł jakiś sponsor, który chciałby nam zasponsorować lodówkę ze smekiem. Właśnie nie wiem, czy różowy smek, powiedzcie, czy różowy smek, czy taki bardziej kremowy. Bo jest też taki kolor kremowy, nie biały, a kremowy. I ja bym obstawiała ten kremowy. A ja różowy, także dajcie znać w komentarzu, czy jesteście team różowy, czy beżowy. No i zaznaczymy, że jeszcze dzisiaj nie będziemy chyba otwierać wszystkich szuflad, ponieważ... Nie, chciałybyśmy zrobić osobny film. Organizacja naszej kuchni, tak. Ale musimy jeszcze dokupić parę rzeczy. Jakichś tam brakujących. Właśnie, brakujących gadżetów. Jest to blat kompaktowy, czyli HPL. I zależało nam na tym, żeby to był albo blat kamienny, albo właśnie kompaktowy. Ze względu na to, że można w nim zrobić podwieszany zlew. A na tym nam bardzo zależało. Chciałyśmy też, może przejdziemy dalej. Chciałyśmy też jakby wefrezować tą płytę do środka. W blacie. W blacie, żeby była tak na równi. Ale bardzo dużo osób nam to odradzało. Też właśnie tutaj majster jeden i tak naprawdę poprzedni też nam odradzali. Ponieważ według wielu osób płyty gazowe psują się. Tak, faktycznie, tak? A każda płyta ma inny jakby wymiar. Stwierdziłyśmy, że nie robimy tego i jednak stwierdziłyśmy, że robimy na blacie. Na blatowe, tak. Ale jest okej. Okay. No jedyne co to wiadomo, szkło, to też nam wszyscy powiedzieli, że będzie się łatwo brudzić. No ale takie uroki, no. Jaką inną tutaj byście widzieli płytę? No ja innej tutaj sobie nie wyobrażam. No i kupiłyśmy też z polecenia Swiffera. No i się sprawdza. Bardzo dużo koleżanek powiedziało nam, że naprawdę się sprawdza. Bo widziałyśmy póki co u jakichś tam celebrytów, to nie wiedziałyśmy, czy to faktycznie tak działa, czy nie to działa. Tylko reklama? Ale faktycznie się sprawdza, także Swiffera koniecznie kupcie sobie. No i teraz co? Tutaj mamy szuflady. Zależało nam na tym też, żeby to były dwie duże i jedna mała. I też chodziło o te tutaj, no to zaraz Wam przybliżymy wszystko i zrobimy tutaj przebitki, żeby tutaj były te czarne uchwyty. Mhm. No i dlatego też właśnie nie mamy tych szuflad na dotyk, ponieważ też bardzo dużo osób i też majstrów nam powiedziało, że w szufladach to się totalnie nie sprawdza, dlatego mamy te tip-ony, jak to się nazywa profesjonalnie, mamy tylko w szafkach górnych, no i tutaj zaraz Wam pokażę jeszcze inne rzeczy, no bo tutaj jeszcze tej części nie widzieliście. Jeszcze chciałam powiedzieć, że postawiliśmy na amerykańską firmę, jeżeli chodzi o właśnie płytę i piekarnik i mikrofale, bo mamy tu też piekarnik i mikrofale. Mikrofala nam się świetnie sprawdza, jest bardzo zadowolona, otwiera się tak. Mhm. Jest na idealnej wysokości. Muszę powiedzieć, że piekarnika jeszcze nie używałyśmy, no bo wiadomo, nie używałyśmy, bo nie miałyśmy jeszcze zamontowanego, ale myślę, że wkrótce nagramy dla Was jakąś świetną, pyszną potrawę i na pewno Wam powiemy, jak się wszystko sprawdza. Jeszcze możemy dodać, że piekarnik ma funkcję właśnie grilla, gotowania na parze, mikrofala dla... Tak. Funkcję, że można trzy potrawy jednocześnie robić. A, to w piekarniku, tak. Nie przechodzą zapachami. A Ty mówiłaś o mikrofali? Mikrofali. Jest piekarnik. Tak, miałam na myśli mikrofala, że ma właśnie funkcję grilla i tak. Gotowania na parze. Funkcja i crisp. Tak. Tak, także naprawdę są bardzo fajne. I póki co nam się naprawdę mikrofala sprawdzała, mikrofale używałyśmy już cały czas. No a piekarnik, zobaczymy. Co nam się podoba w piekarniku, to on ma to samo czyszczenie takie, że on się sam czyści. No i zobaczymy, jak to się będzie sprawdza. Na pewno będziemy Wam dawać znać. Wczoraj go już wypaliłyśmy, że tak powiem. No tutaj w sumie nic takiego. Tutaj jest zabudowa dalej. Szafeczki. To będzie szufladę pod zlew, ale śmietników jeszcze nie mamy kupionych, bo musimy znaleźć coś, co nam tam będzie pasowało. No i tutaj może przejdźmy od razu do tego zlewu, z którego jestem mega zadowolona, bo jak widzicie jest podwieszany. Także nie mamy tutaj właśnie tego takiego brzydkiego okapu. I okap zrobiłyśmy sobie taki, że chciałyśmy sobie zrobić frezowany w blacie. No i właśnie dzięki temu, że to jest HPL, można było to zrobić. Tak samo właśnie tutaj te... jak to się nazywa? To są dozowniki, tak. Dozowniki na mydło i płyn do mycia naczyń. No i tutaj mamy taki automatyczny korek fajny też właśnie w tym zlewie. Także i postawiliśmy też na taką flexi baterię, która właśnie pozwoli nam otworzyć też okno. Zastanawialiśmy się nad tymi wyciąganymi, ale stwierdziliśmy, że to u nas pewnie nie zda egzaminu, bo teraz większość jest właśnie takich. A stwierdziliśmy, że taka flexi chyba da radę.
Tam mamy oczywiście bazylię w doniczce, może nam polecicie jakąś fajną... Szukamy właśnie fajnej, taki zestaw trzech doniczek, żeby było właśnie, które się albo się samo podlewa, ale fajnie by było, jakby to było czarne. Tak, fajnie, żeby było nawadnianie takie, prawda? Tak. Żeby to było fajnie tak... Automatyczne nawadnianie, tak. Tutaj właśnie jeszcze tylko dodam, że zrobiliśmy właśnie z tego HPL-u też parapet, żeby to się fajnie łączyło. No i tutaj przejdźmy dalej. To był akurat zamysł naszego majstra, który wymyślił coś takiego fajnego, bo tutaj miałaby zwykła blenda, a on w sumie wymyślił właśnie coś takiego, taką półeczkę. Tutaj możemy, mamy właśnie kontakt też na USB-C, możemy sobie tu położyć telefon, jak się ładuje, także myślę, że to jest bardzo super rozwiązanie. Tak. I właśnie to jest fajne, że to jest ktoś potrafi tak doradzić, bo bardzo dużo z majstrów, którzy u nas byli i coś robili, to nie potrafiło nam właśnie nic doradzić, tylko to, co sobie zażyczycie, to oni wam zrobią, tak? Tak, jakieś swoje pomysły, żeby rzucili właśnie inspirację, nie? No i tutaj mamy takie... tutaj też jest zabudowa, no tak. Tu są już też właśnie na klik. No nie będę pokazywać na razie wam, co jest w środku, bo do tego dojdziemy, myślę, w kolejnym filmie, w którym będziemy pokazywać organizację naszych szafek. To jest właśnie rzecz, z której jesteśmy też bardzo zadowolone, bo nie mamy wbudowanego ekspresu, mamy ekspres taki wolno stojący, ale dzięki temu, co właśnie wymyśliłyśmy razem z naszym majstrem, to mamy coś takiego, właśnie taką półeczkę wyjeżdżaną na ekspres i jest to naprawdę super rozwiązanie, z którego jesteśmy póki co bardzo zadowolone. I też nie zabiera nam miejsca ten ekspres na blacie, bo tak jak widzicie, tak, nie jest to wielka kuchnia. Myślę, no wiadomo, kuchnia została zrobiona wczoraj. Myślę, że podczas użytkowania powiemy wam, co nam się sprawdziło, co nie, co jest warte zrobienia, a co nie. I teraz chciałam powiedzieć coś, co wymyślił też Michał i w ogóle nie spodziewałyśmy się, że tak można tutaj zrobić. Mhm. To zrobił nam taką szafeczkę, która otwiera się do góry. Szafeczkę też na wodę, na mleko, na Pepsi na przykład, tak? Tutaj mamy jedną szafkę, właśnie taką szufladę, która jest na ten tipon. No i nie chciałabym wszystkich mieć takich szuflad, szczerze mówiąc. Tutaj mamy właśnie takie zwykłe szuflady już. Wszystko mamy sobie, wszystko już sobie porozkładałyśmy. Tak, tu wszystkie do góry szafeczki są właśnie na te tipony, na te kliki. Mhm. No i tak to wygląda, nie? Myślę, że... no nam się bardzo podoba, dajcie znać, co myślicie. I myślę, że tutaj właśnie to, co zaprojektowałyśmy tutaj z moim tatą, tutaj właśnie to... To robi furorę po prostu, bo to jest... te kontakty imitacja, są czynne, tak? Imitacja tej elektryki takiej zewnętrznej, kontakty oczywiście działające. No tak. I też zrobiliśmy sobie tą właśnie kratkę już tam na górze, już nie ma tej szpecącej dziury. Także wygląda to wszystko, myślę, już teraz... Kompletnie. Kompletnie. Jeszcze brakuje nam żaluzji, bo chcemy zrobić żaluzję drewnianą na okno i wtedy już to będzie tak, myślę, Sikala. Super. No i tutaj dajcie nam znać, bo tutaj ogólnie już od dłuższego czasu, to było już w planie, miałyśmy taką matę na magnesy nasze, bo wiecie, że mamy dużo magnesów i tutaj miała być taka czarna mata na magnesy. Ale z drugiej strony trochę nam żal tego. Cholewcia. Zakrywać tego właśnie. No i teraz nie wiemy. Właśnie ta mata magnesowa ma 61 cm. No i teraz myślimy, żeby zrobić to tak, żeby te 61 cm dać tu, żeby dać część na ścianę i część tu. No i wtedy zostanie już taki kawałek drewna tutaj może. Może to wtedy będzie fajnie wyglądało. No jeszcze się tak właśnie zastanawiamy. Tak, wahamy się. Dajcie znać, czy te magnesy wrzucić na lodówkę, czy wrzucić je tutaj właśnie na tym kominie, że tak powiem. Będą robić robotę. Bo mamy ich naprawdę dużo, także do samej ziemi powinny nam zająć to miejsce. Jeszcze chciałam się wam pokazać tutaj, że udało nam się znaleźć na korytarz taką lampę, która super robi robotę i mega pasuje tutaj do właśnie kuchni. I nie uwierzycie, gdzie ją kupiłyśmy. Kupiłyśmy ją w Pepco za 80 zł, także szok. No i jak widzicie, kuchnia jest kompletna. Musimy jeszcze dokupić parę rzeczy, takich właśnie jak stolik kawowy, krzesła tutaj do naszego stolika jadalnego, że tak powiem. Ale kuchnia już jest prawie w 100%, ale jedynie ta żaluzja i kuchnia już będzie na 100%. No ale oczywiście w domu jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Tak jak mówimy, zabudowy już nam będzie ogarniał właśnie ten sam pan, co kuchnię. Jeszcze tylko dodam, że było trzech panów.
i uwinęli się z tym jak mróweczki. Naprawdę poszło im to tak sprawnie, że my byłyśmy w szoku, że po prostu w tak krótkim czasie oni byli w stanie zrobić tyle rzeczy. Także pozdrawiamy chłopaki, naprawdę jesteśmy zadowolone i tutaj już wiele opinii były pozytywnych i jest efekt wow. Jest efekt wow, bo nawet muszę powiedzieć, że tutaj przyszedł gazownik podłączyć płytę gazową i już tak się zachwycał, że od razu wziął numer namiar na ekipę. Także powiem Wam, no super. My jesteśmy zachwycone. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o naszej nowej kuchni oczywiście. Mamy oczywiście już pomysł na kolejny film. Tak? Będzie jakieś testowanie. Testowanie jedzonka, testowanie płyt, testowanie piekarników, także mamy mnóstwo pomysłów, także zostańcie z nami i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. I łapka w górę. No i wpadajcie też do nas na Instagram, bo tam też troszkę się, mamy nadzieję, w końcu zacznie dziać, bo ostatnio tam mało wstawiamy, ale chcemy właśnie tam być troszkę bardziej aktywne. Także co, do zobaczenia w kolejnym filmie chyba. Tak, to żegnamy się, do zobaczenia.